Witajcie kochani, chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów o karnawale, jako że zbliżają się karnawały, taka epoka właśnie Halloween i to wszystko. Także chciałem wam porównać dwa różne karnawały. Jeden na przykład widziałem w Kolonii, w Niemczech. Jest to karnawał właśnie powiązany z Halloween. Ludzie się malują z farbami na twarzy, piją dużo alkoholu, robią różne takie dziwne rzeczy, no, przebierają się również za klaunów i takie różne inne historie. Chodzą po ulicach i wykrzykują i nie zachowują się w sposób taki, można powiedzieć, jak no, w sposób właściwy. Jest to po prostu, moim zdaniem, uczta Halloween. Jest to wielka fiesta, która wzmacnia tylko demony. To jest wielka uczta, która tylko wzmacnia złe energie, złe siły, po prostu wzmacnia generalnie demony. W Indiach jest taki podobny festiwal do Halloween, to się nazywa Holy Time. To są po prostu festiwale organizowane w Indiach na cześć pojawienia się Pana Kryszny, czy na jakąkolwiek inną okazję. I ludzie również rzucają proszki kolorowe. Te proszki są produkowane już od wielu setek lat i po prostu jest tak zwane święto wiosny, gdzie się ludzie weselą, gdzie ludzie robią różnego rodzaju potrawy wegetariańskie. No po prostu jest to jakby taka wielka uczta szczęścia. Jedna do drugiej zupełnie nie ma nic wspólnego, to jest jak dzień do nocy, ponieważ w Indiach ludzie są zadowoleni, nie ma tam nachalnego seksu, nie ma tam alkoholu i picia alkoholu. Jest po prostu jakby radość na ustach tych ludzi i jest jakby intonują święte imię Najwyższego Sobie Boga, radę, siama radę i można słuchać właśnie te pozytywne wibracje, można słuchać właśnie te mantry oczyszczające i ludzie, co prawda, jeden na drugiego się rzucają tymi kolorami, ale jest, tak ogólnie można powiedzieć, radość w oczach tych ludzi. Ja bym powiedział, że tych samych odczuć nie miałem w Kolonii, jak byłem w Niemczech. Widziałem ludzi totalnie jakby zmanipulowanych alkoholem przede wszystkim i narkotykami i innymi rzeczami i widziałem, nie było tam radości na ustach tych ludzi, ale widziałem po prostu ignorancję w ich oczach i ignorancję w ich twarzach. No, dużo ignorancji, no niestety. Było to wszystko jakby zrobione w taki sposób, żeby ludzie jak najwięcej popuścili swoje zmysły, jak najwięcej mogli się po prostu wyżyć. Tak ja to określam, bo to jest moje odczucie. Każdy z was może mieć inne odczucie, ja to tak po prostu określam, jak ja to widzę. Także w Indiach ten Holi jest to taka jakby wielka uczta również. Ludzie się obrzucają tymi różnymi kolorowymi jakby kolorami i oni tańczą, oni również się śmieją do siebie, intonują mantry, przychodzą na takie wielkie święta, osoby święte. Sam widziałem, były właśnie w Warsana, jak złożyłem wizytę, właśnie byłem na takiej wielkiej uczcie. Było tam wiele świętych osób, wielkich joginów, którzy właśnie na to święto pojawili się w Warsana i dawali również wykłady, które miały na celu jakby oświecenie większości ludzi, którzy tam przyszli na tą całą wielką ucztę. Także moim zdaniem, moje zdanie jest takie, że po prostu by nie uczestniczyć w tych karnawałach, ponieważ to są karnawały, które tak naprawdę dają siłę negatywnej stronie demonom i po prostu rozwijają negatywne energie w miastach. Także ja osobiście karnawał Halloween nie polecam. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma proponuje podkładki na zharmonizowanie struktur wody. To właśnie są te podkładki. Kładąc wodę w dzbanku na takiej podkładce, ta woda podwyższy się jej wibracja. I jak również posiadamy odpromienniki mineralne, które są lecznicze, są różnego rodzaju na dom, osobiste do kieszeni, tak one wyglądają. Jeżeli Państwo chcecie, możecie na linku pod YouTube'em zakupić nasz produkt. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.